proszę Państwa, ja jestem absolwentem Wydziału Rolniczego SDGW. Wydawałoby się, że jestem fachowcem od rolnictwa. Jak pierwszy raz odwiedziłem pola Jana Marciekiewicza, przyznam się, że byłem w szoku. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, była to monokultura. Absolutnie nie do przyjęcia dla mnie jako naukowca, że monokultura może być czymś dobrym. Burzy mnie to od razu moją dotychczasową wiedzę. Po zapoznaniu się z tym, co on robi, przyznam się szczerze, że coraz bardziej byłem zadziwiony, a jednocześnie zafascynowany. Jak można na glebach 5., 6. klasy osiągnąć takie wyniki, jakie on osiąga? No to zacząłem oczywiście mu zadawać pytania. Gdzie są przyczyny tego jego sukcesu? Bo ten sukces to widziałem. Ja widziałem piękne plantacje wyrównane do rodnych ziemniaków na 5., 6. klasie bonitacyjnej gleb. Jak to jest możliwe? Sprawdziłem wszystkie jego wyniki. Jaką ma glebę? Robi oczywiście analizy glebowe zgodnie ze sztuką. Nie do końca one mnie przekonały. I to też burzyło mój dotychczasowy pogląd na pewne zjawiska biologiczne, jakie zachodzą w przyrodzie. I dopiero potem zrozumiałem, gdzie jest sukces pana Jana Marciekiewicza. Mija 15 rok już dzierżawy. Muszę powiedzieć, że odniosłem sukces, gdyż wartość produkcji z tego gospodarstwa przez 15 lat wzrosła prawie 20 razy i dzięki zaangażowaniu również niewidocznych mikroorganizmów, które od 15 lat właśnie stosuję, odniosłem sukces i do gospodarstwa, znaczy gospodarstwo przynosiło zyski. Mając pod bokiem fabrykę chipsów, zacząłem coraz na większą skalę produkować ziemniaki i inwestować w cały proces technologiczny. I to udało się. Dzięki temu po prostu wartość produkcji wzrosła, tak jak mówiłem, 20-krotnie i jestem w tej chwili na zakończeniu tej dzierżawy usatysfakcjonowany, że zakład funkcjonuje dobrze. Ale nie było lekko, chyba można się domyślić. Ja tutaj się martwiłem, co robisz. Nie mam produkcji zwierzęcej, nie ma ogórnika, bardzo słaba gleba, niski zawartość, pierwszy zbiory ziemniaków, 7 ton z hektara. No i tak daleko się nie pojedzie i nie ma możliwości wyjść na swoje i ekonomicznie poprawić ten zakład. Pokazał się taki mały akapit w rolniku dzierżawcy, że są takie mikroorganizmy, które rozróżniają glebę, poprawiają życie biologiczne i zawartość próchnicy w glebie. Więc zastosowałem w pierwszym roku te mikroorganizmy, na razie na mniejszej skali. Zastosowałem to, czego się nie robi w rolnictwie, poza oranej łące na wiosnę, posadziłem ziemniaki. Oczywiście dałem pełną dawkę mikroorganizmów i okazało się, że po 75 dniach wyrosły super ziemniaki, nieskażone żadnymi patogenami ani szkodnikami. Ja byłem przekonany. Rolnicy zobaczyli, jak ja wyjeżdżam z opryskiwaczami, jak deszcz zaczyna padać, to pokazywali mi, że coś ma nie po kolei w głowie. Ale to było świadome działanie. Na początku nie było czym namnażać, to w kolejce cała załoga kupowała cukier, bo tylko po 10 kg sprzedawali w supermarketach. Nie było melasy pod ręką. Nie było melasy pod ręką. No to ja cukier. No to bimber pędzi. No i to taki 6000 litrów od razu. Tak? Później
wszystkie odpady i obierki ziemniaków z fabryki chipsów, przywoziłem na pole, aplikowałem to, fermentowałem przy pomocy mikroorganizmów i rozwoziłem na pole jako nawóz organiczny. To też poprawiło strukturę gleby. W tej chwili, po 15 latach używania mikroorganizmów, nie mając obornika, tylko poplony i sadząc ziemniaki w monokulturze, z roku na rok jakość ziemniaków i plon wzrasta. Jest to ewenement po prostu, czego w tradycyjnym rolnictwie się nie robiło. Ci, którzy tu przyjeżdżają, to mają, że tak powiem, to znaczy, no powiedz, jak to wygląda? To znaczy, no, przyjmowałem tu różne delegacje, praktycznie z całego świata również. No, jeżeli ktoś zobaczył pryzmę odpadów ziemniaczanych i obierek ziemniaków, gdzie nie ma zapachu, nie ma odoru, nie ma żadnych robactwa żadnego, a wkoło tej pryzmy rośnie bujnie roślinność, to byli zdziwieni. No jak to jest? Wiemy, jak wiadro ziemniaków, jak gnije, to ma fetor niesamowity, a tutaj są 1000 ton na jednej pryzmie i nie odczuwa się przykrego zapachu. I to wtedy po pół roku był doskonały nawóz przefermentowany przez wrzaste probiomy, przefermentowana taka masa, rozrzucana była na polo, to zmagało i poprawiało strukturę gleby, absolutnie. A parametry są niezwykle wysokie, jeżeli chodzi o ziemniaki na chipsy. No niestety są wysokie, wymagania są bardzo wysokie, także nie mam problemów tutaj właśnie z A. Na początku praktycznie co ósmy, co dziesiąty transport praktycznie był wracany ze względu na jakość ziemniaków. Teraz nie mam takiego problemu. Większość, praktycznie wszystkie transporty są premiowe. Rozumiem, że to była inwestycja przede wszystkim i idea, żeby tą glebę odrodzić jako żywą. Żeby w tej glebie na przykład jak z próchnicą, jak to się podniosło, czy nie i jak to wygląda. To zaczynałem od 0,6% masy organicznej. W tej chwili w najgorszym wypadku jest 1-2, a już w najlepszym to nawet do 3 dochodzi. Także zawartość składników pokarmowych wzrosła na niektórych polach nawet 3-krotnie. Także to też o czym świadczy. Gdybyś miał wszystkim innym, którzy startują dopiero i mają duże obiekcje, jeżeli chodzi o stosowanie probiomów, to co byś doradził ze swojego punktu widzenia i swoich bogatych doświadczeń? Jeżeli ktoś się przekona, nie będzie problemów. Jeżeli ktoś się nie przekona, to nie ma problemów. Niech odczeka, niech popatrzy na sąsiadów, którzy to stosują i się później sam przekona, że u sąsiada jakoś to lepiej rośnie przy zastosowaniu tych mikroorganizmów. No to coś innego to można powiedzieć. Ja się tym nie zrażałem, znając swoją wartość i wiedzę rolniczą, po prostu tutaj widziałem sam efekty. Nie wiedziałem może na drugi dzień, ale widziałem to później. I w tej chwili, no cóż można powiedzieć, no, gdyby nie to, nie miałbym tego sukcesu. Nie mógłbym uprawiać tyle ziemniaków, co uprawiam. A to podstawowa roślina, która na tej słabej ziemi pozwala mi utrzymać załogę i rozwijać się. No to czyli, krótko mówiąc, skończę trochę po patią kinosku. Podziękuję Ci, Janku, za rozmowę i powiem tak, drodzy Państwo, to jest Jan Marczakiewicz, człowiek, który się nawozom nie kłaniał. I dopiero potem zrozumiałem, gdzie jest sukces pana Jana Marczakiewicza. Jest to po prostu wrażliwość na procesy, które zachodzą w przyrodzie. Nie sztywne stosowanie zaleceń nauki, no bo jak nie posypiesz, to ci nie urośnie, tylko obserwowanie, co się dzieje przy takim i takim czy innym zabiegu. I to Janek Marczakiewicz zrobił. I jak zastosował na nią najnowocześniejsze zalecenia nauki, to wyszło mu nic z tego. A miał takie doświadczenia, był chyba jednym z najlepszych rolników w latach 80. I przypadkowo, tak jak on twierdzi, trafił na pożyteczne mikroorganizmy i zaczął eksperymentować. I to właśnie te eksperymenty doprowadziły go do sukcesu. On sam popatrzył na glebę jako zupełnie coś nowego.
że to nie jest taka sobie kać chemiczna, że tam można tylko dosypać, plony wysokie zebrać i do domu jest dowód. Nie. On to robił, nie miał żadnego efektu. Jak zaczął stosować probiom, ale nie tylko, nie tylko. Był na tyle rozsądnym człowiekiem, który obserwuje przyrodę i wie, że probiom same nie załatwią sprawy. Tym probiomom trzeba dostarczyć papu, a więc wracamy do podstaw zabiegów agrotechnicznych. Muszą być poplony, międzyplony, musi być materia organiczna w glebie. A probiomy mogą tylko mieć efekt dodatkowy. Uruchomią to, co jest w materii organicznej. I Janek to zrobił.